Jestem mordercą, lubieżnikiem. Kradnę kupę jakichś swoich uzależnień od myśli. Nie mówię o uzależnieniach od alkoholu czy od papierosów, od narkotyków. Mam więcej uzależnień, takich głębszych. Jezusie Chrystusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną grzesznikiem. Nie mam takiej historii rock'n'rollowca, wbrew temu, co mówi wiele razy media, próbują coś powtarzać. Powiem więcej, ja byłem słabym rock'n'rollowcem. Widziałem, że studenci przewyższają mnie o wiele klas, jeżeli chodzi o rozrabianie, o życie, o picie. Oczywiście swoje nabroiłem, ale nie jest to aż taka masakra, żeby powiedzieć, że doświadczyłem jakiegoś totalnego śmierci. Nie brałem nigdy narkotyków. Zanim zacząłem grać profesjonalnie, mieliśmy ten sakrament małżeństwa. Już miałem żonę i miałem dziecko. Wtedy zacząłem grać równolegle z zespołem Turbo. Zacząłem jeździć na trasy. I coraz mniej rozumiałem, dlaczego jestem w kościele. Prawda, że jestem mordercą, lubieżnikiem, łajdakiem. No bo Jezus mówi, kto spojrzy pożądliwie na drugą osobę, już cudzołoży. Kto pomyśli źle o drugim, już go zabija. Czyli mogę powiedzieć, jestem mordercą, lubieżnikiem. Kradnę. Ile razy ukradłem na przykład chwałę Panu Bogu, przypisując sobie autorstwo różnych dobrych rzeczy, które zrobiłem, a które tak naprawdę nie były moim dziełem. I dzisiaj stoję jako ten, który nie ma nic do dania. Mam puste ręce. Puste po prostu. Nic tu nie mam. Mam kupę jakichś swoich uzależnień od myśli. Nie mówię o uzależnieniach od alkoholu czy od papierosów, od narkotyków. Mam więcej uzależnień, takich głębszych, jak myślenie, stawianie siebie na pierwszym miejscu, myślenie o sobie w takim świetle. No ale widzę, że zbawia mnie to, kiedy ty jest przed ja. Widziałem taką pewną w sobie taką jakąś religijność, że muszę coś zrobić, żeby Bóg z góry mi nie dowalił i żeby mnie czymś nie doświadczył tak trudnym, że będę leżał i kwiczał. I wtedy miałem to doświadczenie, że nie przeleżałem po prostu grypy. Nie przeleżałem grypy, powikłania, serce do wymiany. Dowiedziałem się, że muszę iść szybko na stół operacyjny i muszą mi w serce wszczepić sztuczne zastawki. Trochę się zaczął się cały świat. Zacząłem się głęboko pytać wewnętrznie, jaki jest sens w ogóle istnienia mojego życia. Patrzyłem na życie moich rodziców. Patrzyłem już wtedy na trójkę moich córek. I mówię, dla mnie ta operacja była coś takiego, jakby ktoś mi powiedział, pakuj się, lecisz na Marsa jutro. I to było bardzo smutny czas i taki, powiedziałbym, lęk, pojawił się ogromny lęk i zgubiłem sens jakby tego, co mam. Zniknęła mi radość z żony, zniknęła mi radość z córek i tylko siedziałem i myślałem, kiedy umrę. No i ta operacja była nieudana po prostu. Pierwsza operacja była nieudana, leżałem na intensywnej terapii 3 dni i praktycznie umierałem ze względu na niską krzepliwość krwi, jaką mam wrodzoną. Po prostu to się nie goiło w środku. Taka pompa 2 rurami cały czas wyciągała krew. Tutaj mi dodawali nowej krwi. Wyglądałem coraz, jakby się zasuszałem. Przyszła moja żona wtedy z 3 córkami. Lekarz mówił, że dobrze by było, gdyby przyszli do mnie niedosłownie, ale żeby się pożegnać. Jezu, ratuj, ratuj mnie, błagam cię, ratuj mnie. Wtedy zaryzykowano po 3 dniach 2. operację, która się udała. I to było też dla mnie takie doświadczenie cierpienia, którego nie rozumiałem. I pierwsze, co mi się pojawiało w głowie, to takie proste, dlaczego ja? Przecież nikomu nic nie zrobiłem, nikogo nie zabiłem, nikogo nie okradłem. Tak mi się wtedy wydawało. I powiedziałem, jeśli Bóg jest,
To jest strasznie srogi i strasznie mściwy i strasznie niesprawiedliwy. I postanowiłem, że moja przygoda z Kościołem się kończy. To jest pewna wojna taka między ja a ty, między moje a Chrystusa. Cieszę się, że Bóg jest. Poznałem Boga jako, tak jak myślałem po operacji zaraz, że jest srogi i pisze ten scenariusz bardzo trudny. Tak dzisiaj widzę, że to wszystko, co mi doświadczyłem w życiu, było potrzebne po to, żeby poznać Jego miłosierdzie i miłość nade mną, który chodziłem własnymi drogami, a winiłem Jego, że Jego drogi są takie ciężkie. Jezu, ratuj, ratuj mnie, błagam Cię, ratuj mnie. Zajmij to pierwsze miejsce w moim życiu. Powiedz mi, co chcesz, żebym dzisiaj robił. Jaki jest Twój plan na mój dzień dzisiaj? Jak myślenie, stawianie siebie na pierwszym miejscu, myślenie o sobie w takim świetle, tak jak śpiewamy z Lux Torpedą, przygotowałem zamach na siebie samego, uderzę w czułe miejsce, wiem, gdzie je mam. Na celowniku namierzone moje ego wystrzelę i zamienię ty przed ja. I jeśli umrę, zanim umrę, to nie umrę, kiedy umrę. Nazywam się Robert Friedrich i jestem drugi.